Jakie uczucia po inauguracji Rudy Wiosennej? Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni. Pierwsza połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Uraz Tomka Górkiewicza mocno pokrzyżował nam plany na drugą połowę i gdzieś tam graliśmy w troszkę bardziej prosty sposób. Natomiast zagraliśmy na zero z tyłu, graliśmy 9 bodajże młodzieżowcami, 4 zawodników 2004, 3 zawodników 2003, także jak na pierwszy mecz spisali się, można powiedzieć, dobrze. Ale był to raczej mecz bez takich klarownych sytuacji z jednej, jak i z drugiej strony. No, dwie drużyny pilnowały bardzo tego, żeby nie stracić bramki. Generalnie były pojedyncze sytuacje po stałych fragmentach. Boisko nasze jest specyficzne, tak się mecz ułożył i gdzieś tam ten remis myślę, że jest sprawiedliwy. No właśnie, wasze boisko, sztuczna murawa, to będzie wasz atut na rundę wiosenną? Zobaczymy. Chcemy, żeby tak było. Chcemy tutaj wygrywać. Musimy nad kilkoma elementami popracować, żebyśmy mieli więcej sytuacji. Myślę, że organizacja gry w obronie była całkiem przyzwoita. Natomiast będziemy mocno nad tym pracować, żebyśmy lepiej przechodzili do ataku z obrony i żebyśmy lepiej finalizowali akcję. Czy ten mecz z LKS-em to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami? Myślę, że tak. Myślę, że jak na pierwszy raz i taką liczbę chłopców urodzonych w 2004 roku i 2003, to myślę, że trzeba ten mecz zaliczyć do tych pozytywnych. No szczerze mówiąc, uczucie niedosytu, które będzie nam na pewno towarzyszyło przez cały następny tydzień do kolejnego spotkania, bo wiemy, że potrafimy zagrać lepiej, nawet mimo, że to był pierwszy mecz po takim dłuższym okresie bez meczów gry o punkty. No ale było takie wrażenie, w którym te dwie drużyny dzisiaj miały momenty, w których próbowały gdzieś opanować sytuację na boisku, ale ogólnie bym ten mecz ocenił takim typowym meczem kopaniny, walki, szarpania, dużo takich po prostu niedokładnych zagrań. 0-0 myślę, że to jest sprawiedliwy wynik. No właśnie, nie było sytuacji strzeleckiej z jednej, jak i z drugiej strony. Dokładnie, a jeżeli już one się jakieś zdarzały, może nie były jakoś klarowne i stuprocentowe, może poza takimi właśnie jak mój strzał w ostatnich minutach meczu, czy gdzieś tam instynktowna obrona tego bramkarza gospodarzy, czy dośrodkowania, jakieś próby szybkich ataków chłopaków z Podbeskidzia. No ale tak jak powiedziałeś, jakichś stuprocentowych sytuacji nie było. Jeżeli jakiekolwiek były, to one bardziej wynikały z niedokładności i błędów, a nie z jakichś pięknie przeprowadzonych akcji. Jak na waszą dyspozycję wpłynęło to, że zagraliście na sztucznej murawie? No tak naprawdę powinniśmy być do tego przygotowani w 100%, no bo cały okres przygotowawczy w zimie trenowaliśmy na sztucznej murawie, może poza kilkoma jednostkami treningowymi w ostatnim tygodniu, gdzie mieliśmy okazję sobie wejść u nas na naturalną płytę, ale tak naprawdę przez te kilka miesięcy sztuczna murawa to był nasz chleb powszedni i dzisiaj to nie było dla nas na pewno zaskoczenie. Na gorąco, jaką lekcję wyciągniecie po tym spotkaniu? Jaką lekcję? Na pewno, żeby być bardziej konsekwentnym w naszych działaniach i założeniach od samego początku. Nieustępliwym, bo pewnie wydaje mi się, że może i mam rację, może nie, ale po sobie czy tam w środkowej strefie boiska, może parokrotnie niepotrzebnie gdzieś się przyglądaliśmy zamiast reagować. Dlatego nieustępliwość, konsekwencja i myślę, że powinno być dobrze, bo koniec końców zachowaliśmy zero z tyłu na wyjeździe.